Rozdział 5. Potem udali się Mojżesz i Aaron do Faraona i powiedzieli mu: Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Wypuść mój lud, aby urządził na pustyni uroczystość ku mojej czci. Kimże jest Pan, abym miał usłuchać Jego rozkazu i wypuścić Izraela? Nie znam Pana i nie wypuszczę Izraela. Bóg Hebrajczyków nam się ukazał. Pozwól przeto nam iść 3 dni drogi na pustynię i złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu. By nas nie nawiedził zarazą lub mieczem. Dlaczego to, Mojżeszu i Aaronie, chcecie odwieść lud od pracy? Idźcie co prędzej do waszych robót. I powiedział jeszcze Faraon: Oto lud kraju jest teraz liczny, a wy odciągacie go od pracy. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Nadszedł czas na konfrontację Haszem z Faraonem. Zachowanie Faraona jest przedstawione jako dokładne przeciwieństwo zachowania Izraelitów, którzy uwierzyli Panu i Mojżeszowi. 4 rozdział skończył się słowami: I uwierzył lud, gdy usłyszał, że Pan nawiedził Izraelitów i wejrzał na ich ucisk, a uklęknąwszy oddali pokłon. Faraon przeciwnie, odmawia wiary w Haszem i stawia siebie w pozycji wszechmocnego rządcy Egiptu. Faraon zapyta, kimże jest Haszem? Faraon nie zna tego imienia, choć uważa siebie za jedynego pośrednika między ludźmi a bogami. Gdyby chodziło o kolejne bóstwo, nie byłoby problemu, ale Haszem jest inny niż bóstwa pogańskie. Faraon zna Elohim, czyli Boga Stworzyciela. Wszystkie ludy, wszystkie religie znają Elohim. Tylko głupcy go nie uznają. Ale Haszem nie jest tylko Bogiem Stworzycielem. Jest Bogiem Wyzwolicielem. A to jest kompletnie nowatorska idea, na którą Faraon nie jest gotowy. Zresztą negocjacje z Faraonem pokażą, gdzie leży sedno problemu. Spór jest nie tylko natury religijnej, chodzi też o gospodarkę Egiptu. Faraon obawia się, że Izraelici uciekną, a bardzo potrzebuje wiedzy technicznej tej wykwalifikowanej kadry. Bo zgodnie z propozycją profesora Dawidowica, Izraelici posiadają wiedzę pozostawioną przez Józefa w zakresie budowy kanałów, cystern i spichlerzy. Żeby zrozumieć kontekst historyczny tych wydarzeń, odsyłam do naszego cyklu wykładów na temat pobytu Izraelitów w Egipcie. Powyżej link do listy odtwarzania. Posłuchajmy, co się następnie działo. Tego samego dnia taki rozkaz wydał Faraon nadzorcom robót ludu i pisarzom. Nie będziecie nadal dostarczać ludowi słomy do wyrabiania cegły, jak poprzednio. Odtąd niech sami starają się o słomę. Wyznaczycie zaś im tę samą ilość cegieł, jaką wyrabiali dotąd, nic im nie zmniejszając. Ponieważ są leniwi, przeto wołają, pójdźmy złożyć ofiarę naszemu Bogu. Praca tych ludzi musi stać się cięższa, aby się nią zajęli, a nie skłaniali się ku fałszywym wieściom. Wyszli więc nadzorcy robót ludu wraz z pisarzami i ogłosili ludowi. Tak rozkazał Faraon. Nie dostarczę wam więcej słomy. Sami rozejdźcie się i zbierajcie słomę, gdzie ją możecie znaleźć. Mimo to nic nie będzie odjęte z nakazanych świadczeń. I rozproszył się lud po całej ziemi egipskiej, aby zbierać ścierń zamiast słomy. Nadzorcy zaś robót przynaglali, mówiąc: Winniście wykonać w każdym domu codzienną swą pracę, jak wtedy, gdy słomy wam dostarczano. Bito pisarzy spośród Izraelitów, których nadzorcy robót Faraona ustanowili nad nimi, mówiąc: Czemu nie wykonaliście powinności waszej co do cegieł, ani wczoraj, ani dzisiaj, w tej mierze jak poprzednio?
Tak jak Bóg wcześniej zapowiedział Mojżeszowi, serce faraona staje się coraz bardziej twarde i uparte. Faraon zwiększa swoje wymagania ilościowe co do normy wyrobu cegieł, ale równocześnie odbiera Hebrajczykom dostęp do słomy. Budowano za pomocą cegieł suszonych, składających się z mułu Nilu wymieszanego z słomą. Dzięki słomie cegła stawała się 15% twardsza. Faraon, odcinając im dostawy słomy, zmusza Hebrajczyków do wyjścia na poszukiwanie słomy, bo jakość dostarczonych cegieł nie może się pogorszyć. Dlaczego faraon w ten sposób ukarał Hebrajczyków? Bo Mojżesz poprosił o pozwolenie na złożenie ofiary na pustyni, czyli tam, gdzie nie ma świątyni. W religii egipskiej niedozwolone jest składanie ofiar na byle jakim ołtarzu. Ołtarz musiał być wykonany z świętego materiału, z nieociosanego kamienia, czyli, zgodnie z propozycją profesora Dawidowica, z betonu kamiennego. Faraon poczuł się urażony za to, że ci wykwalifikowani pracownicy domagali się budowy własnego ołtarza ze świętego kamienia, dlatego im odpowiada. Umiecie tworzyć kamienie bez słomy? Skoro tak, twórzcie sobie i cegły bez słomy. Koniec z dostawami słomy. Hebrajczycy są więc zmuszani do poszukiwania brakującej słomy po całym kraju. To ich wycieńcza. A teraz zaczyna się właściwa treść teologiczna tego opowiadania. Bo zamiast zwrócić się do Haszem, który przecież zapoczątkował to całe zamieszanie, idą do Faraona z prośbą o litość. Posłuchajmy. Pisarze zaś spośród Izraelitów przybyli do Faraona i narzekali, mówiąc: czemu w ten sposób postępujesz z twoimi sługami? Nie dają teraz słomy sługom twoim i mówią nam: róbcie cegły. I oto słudzy twoi są bici i winę przypisuje się ludowi. Faraon im odpowiedział: jesteście bardzo leniwi i dlatego mówicie: chcemy wyjść, by złożyć ofiarę Panu. Teraz idźcie, ale do pracy! Nie otrzymacie słomy, ale dostarczycie taką samą ilość cegieł. Położenie pisarzy Izraelitów stało się rozpaczliwe z powodu rozkazu: nie umniejszajcie dziennego wyrobu cegieł. Gdy wychodzili od Faraona, spotkali Mojżesza i Aarona, którzy na nich czekali. I powiedzieli do nich: niechaj wejrzy Pan na was i osądzi, gdyż naraziliście nas na niesławę u Faraona i jego dworzan, wkładając miecz w ich rękę, aby nas zabijali. Poprzedni rozdział kończył się słowami, że Izraelici uwierzyli w Haszem, w Boga Wyzwoliciela i w pośrednictwo Mojżesza. Ale przy pierwszej próbie okazuje się, że wybawienia szukają nie u Boga, tylko u Faraona i oskarżają Mojżesza. Każde opowiadanie biblijne powinno być interpretowane również na poziomie duchowym. Kiedy Biblia mówi o Faraonie, w zasadzie mówi o każdym władcą tego świata. Kiedy jest mowa o Izraelitach, mowa o nas. Kiedy jest mowa o Mojżeszu, mowa o każdym posiadającym Boże wybranie. To może być król, prorok, biskup lub kapłan. Poza tym wiemy, że na poziomie duchowym władcą tego świata jest szatan. Izraelici są w Egipcie pod władzą szatana, ale jakoś przyzwyczaili się do tej niewoli. Wkroczył Haszem, Bóg Wybawiciel, który wypowiedział wojnę szatanowi. Obiecał wyzwolenie, ale równocześnie zapowiedział, że wyzwolenie nie nastąpi od razu, że faraon, czyli szatan, stawi opór. Izraelici z radością przyjęli dobrą nowinę o wybawieniu, ale pominęli zapowiedź walki duchowej. Tak też się dzieje w naszym życiu. Dopóki my nie przeszkadzamy szatanowi, szatan daje nam spokój.
usypia nas, obniża naszą czujność. Kiedy rozpoczynamy nasze przebudzenie duchowe, szatan natychmiast kontratakuje i będzie nam się wydawało, że nasz stan jest gorszy niż poprzedni. W tym przypadku Izraelici zwrócili się do Faraona, czyli do szatana, z prośbą o litość. Zawiedli się, bo szatan nie zna litości. Szatan znęca się nad swoimi sługami. Nie ma nic fajnego w byciu sługą szatana. Na przykład bardzo rzadko można dzisiaj spotkać starego satanistę. Większość satanistów umiera przedwcześnie skutkiem samobójstwa lub używek, jakie muszą brać na co dzień, aby wytrzymać życie pod batutą szatana. Izraelici, zamiast zwrócić się do Boga w swoim utrapieniu, zwrócili się do Faraona i przeciwko Mojżeszowi. Cóż Mojżesz ma począć? Zacznie się modlić. Wstawia się za swoim ludem, tak jak Abraham. Wtedy Mojżesz zwrócił się do Pana i powiedział: Panie, czemu zezwoliłeś wyrządzić zło temu ludowi? Czemu mnie wysłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, by przemawiać w Twoim imieniu, gorzej się on obchodzi z tym ludem, a Ty nic nie czynisz dla wybawienia tego ludu. Jest to piękna modlitwa, jak w psalmie 44. Ocknij się, dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się. Co mu Bóg odpowie? Dowiemy się w następnym odcinku. Na pożegnanie proponuję wysłuchać całego psalmu 44. Życzę owocnego słuchania. Psalm 44. Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Pieśń pouczająca. Boże, słyszeliśmy na własne uszy. Ojcowie nasi nam opowiedzieli czyn, którego za ich dni dokonałeś, za dni starożytnych. Ty własną ręką wykorzeniłeś narody, a ich zasadziłeś. Usunąłeś ludy, a im dałeś przestrzeń. Bo nie zdobyli kraju swoim mieczem, ani ich nie ocaliło własne ramię, lecz prawica i ramię Twoje i światło Twego oblicza, boś ich umiłował. Ty, o mój Boże, jesteś moim królem, który Jakubowi zapewniałeś ocalenie. Dzięki Tobie nacieramy na naszych wrogów i naszych napastników depczemy w imię Twoje. Bo nie zaufałem mojemu łukowi, ani mój miecz mnie nie ocalił, lecz Ty nas wybawiłeś od wrogów i zawstydziłeś tych, co nas nienawidzą. W każdym czasie chlubimy się Bogiem i sławimy bez przerwy Twe imię. A jednak odrzuciłeś nas i zawstydziłeś i nie wyruszasz już z naszymi wojskami. Sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli. Na rzeź nas wydałeś jak owce i rozproszyłeś nas między pogan. Swój lud sprzedałeś za bezcen i niewiele zyskałeś na tej sprzedaży. Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom, na śmiech i urąganie naszego otoczenia. Uczyniłeś nas przedmiotem przysłowia wśród pogan, ludy potrząsają głową nad nami. Wciąż przede mną jest moja zniewaga, i wstyd mi twarz okrywa na głos miotającego obelgi i szyderstwa wobec wroga i mściciela. Wszystko to na nas przyszło, a jednak myśmy nie zapomnieli o Tobie i nie złamaliśmy Twego przymierza. Ani serce nasze się nie odwróciło i kroki nasze nie zboczyły z Twej ścieżki. Kiedy nas starłeś na proch w miejscu szakali i okryłeś nas mrokiem. Gdybyśmy zapomnieli imię Boga naszego i wyciągali ręce do cudzego Boga, czyżby Bóg tego nie dostrzegł? On, który zna tajniki serca? Lecz to z Twego powodu ciągle nas mordują. Mają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ocknij się,
Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się, nie odrzucaj na zawsze. Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze, zapominasz o nędzy i ucisku naszym? Albowiem dusza nasza pogrążyła się w prochu, a ciało przywarło do ziemi. Powstań, przyjdź nam na pomoc i wyzwól nas przez swą łaskawość.